No, czasami to jest frustrujące. Wróć do środka. Pięknie. Punkt kontrolny. Dobrze, że te punkty kontrolne zrobili, bo bez tego to ciężko by było. Dobra, jedziemy dalej. Na razie idzie sprawnie, szybko. A co takie lagi? Dobra. Nie. Wstawaj, Jezu. Dobra, już jesteśmy prawie. Jakie lagi. Chyba nas najbardziej szukają. No właśnie, o tym mówię. Liniarze, na ulicy. No ja źle poleciałem. Aj. Niby taka, niby prosta, zwykła, a trzeba się namęczyć. Dobra. Ha, no nie wiedziałem, że mogą nas tu złapać. Here was the one who floated you the dough so you could get American Wasteland going. Oh,
big of a deal. No, you totally deserve it. Hey, get a load of Useless Dave. I love acting. Yesterday, I auditioned for a part playing myself. I didn't get it. They said I wasn't believable enough. Oh, well, on Friday, I have an audition to be a waitress. So Useless Dave's hooking up with a lady and you're not? What's up with that? He doesn't need to. He already has one. Nice. Keeping it in the dysfunctional family. I like that. Nie. Okej. Okay. Takim oto sposobem zakończyliśmy grę Tonehawk American Westland. Nie wiem, czy ona mi szybko zeszła, czy krótko, czy długo. Ja myślę, że dosyć szybko ją ukończyłem. Grę oceniam bardzo dobrze. Czytałem ostatnio, że właśnie Westland to jest ostatnia część Tonehawka, która została wydana na pecety, więc wszystkie kolejne są wydane na konsole. Możliwe, że już nie będzie Tonehawków na pecety. No cóż, postaram się zrobić jeszcze let's play z jakiegoś jednego Tonehawka, który był wcześniej. Jakiegoś nie będę robił ze wszystkich, bo jeszcze tam było chyba z 5 czy 4-5. Tylko wybiorę po prostu jakiegoś fajnego i go też nagram. Dobra. Tutaj mamy ekran, że kończyliśmy grę. Tryb fabularny. Ukończyliśmy tryb fabularny, ale jeszcze możemy dokończyć te wszystkie misje, które nie zrobiliśmy, tak samo jak z tym dzwonem, co nie zrobiłem. Jak i również części do ukończenia ośrodka. Na pewno zrobię jakiś odcinek oddzielny, w którym będą zamieszczone, jak zrobić triki na tych obiektach. Pewnie to będzie taki jeden odcinek, w którym robię triki bez kuchy. I tak wszystko potem ładnie pewnie sklejam, czy coś takiego posklejam. No dobra. Aha, i kolejny let's play pewnie możecie się spodziewać po nowym roku. Tak myślę. Dobra. To ja się z wami żegnam. Wy jeszcze sobie obejście taki filmik fajny. Na razie. Just you and me.
something I call the stale fish. Grab from the, with the back hand around your back foot, and I can't even explain the stale fish. Depends. I need some more lines. I need someone to hit me in the face if I'm gonna do something. Ow! That Mindy chick is off the hook. I wish she was mine. Green pipes every day, all day. Woo-hoo! Know what I'm saying, sweetie? I'm ready to go big. I was born to go big. I want to go bigger.
I got some breaking news here on Tony Hawk's Demolition Radio, a Sirius Satellite Radio exclusive. It is official. Thanks to all the crew over at American Wasteland, Iggy Van Zandt is now the official owner of the renowned Green Pipes Point Skate Park. There's a massive blowout party happening tonight, so grab your deck, cruise on over, and enjoy the ride. Yo, tell Iggy and all your homies, I said, what's up, baby?